On, ale jest jakiś dokument? No wiadomo, że Bertin za rzeczy sobie 100% robić i koniec. Duża polityka w małym mieście. Wielka polityka w mieście średniowiekości. No przed nosem to tak. Witam w drugiej części audycji. Poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jacek Woźniak, radny niezależny. Dzień dobry. Dzień dobry. Do niedawna Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Proszę o komentarz do tego, co się dzieje w Polsce. Tu perspektywa będzie niezależna, ale niedawno była jeszcze zależna, czyli jeszcze w niedzielę 13 grudnia Jacek Woźniak obserwował komentarze do wystąpień Jarosława Kaczyńskiego oraz do wystąpień Leszka Millera oraz do wystąpień premiera Tuska jeszcze jako zaangażowany politycznie. Darujmy to sobie, ja w dalszym ciągu racjonalnie podchodzę do tego, co było mówione. Mhm. Ale jak się zmienia perspektywa z zaangażowanego politycznie na niezależnego? Czy się tak samo patrzy na to, co mówią w mediach ogólnopolskich? Tak. A jaka jest ocena na przykład tego, że Platforma Obywatelska nie poparła projektu zmiany budżetu, który wnioskował poseł Czesław Hoc w sprawie kołobrzeskiej obwodnicy i dołożenia pieniędzy tutaj? Znaczy, jeżeli chodzi o zagranie posła Hoca, no to ono było bardzo sprytne, dlatego że obnażył tym posłów Platformy Obywatelskiej, szczególnie tych, którzy są posłami naszej ziemi zachodniopomorskiej. No Marek Hogniej przybył dzisiaj, ale jak rozmawialiście, panie pośle, na ten temat? Jaka była wymiana zdań? No wymiana zdań była bardzo uboga, powiedziałbym, prawie że żadna. Ja mówię ex post, bo przed... Mhm. No, ale mówił pan poseł do posła Hoka, słuchaj, będę robił coś takiego, nie, ja uważaj, jak będziesz głosował. Ja dawałem do publicznej wiadomości, dałem tutaj do mediów kołobrzeskich i ta wiadomość ukazała się jeszcze na kilka, co najmniej kilka godzin przed głosowaniem, a więc pan poseł i posłowie w ogóle Platformy Obywatelskiej mogli skonstatować i mogli zobaczyć ten fakt i praktycznie powinni się zachować co najmniej roztropnie i przewidująco, aczkolwiek zachowali się, powiedziałbym, w sposób lekceważący i taki dość, powiedziałbym, arogancki. A oni mieli dyscyplinę w głosowaniu? No się mówi, dlatego są już doświadczonymi posłami, a szczególnie pan poseł Gawłowski i wie, jak w takich sytuacjach się możemy zachować i zachowujemy się. Jest kilka rozwiązań i zawsze one są honorowe i bardzo dobre w aspekcie, oczywiście nie może efektu samego, ale zachowania się i pokazania no, linii i też tego, że ta mała ojczyzna kieruje się innymi prawami i innymi ale może oni przegapili po prostu. No właśnie, dlatego mówię o może już nie o arogancji, może ignorancji że, i lekceważeniu. Może się dali zaskoczyć. Bo w takich wypadkach trzeba być czujnym, a po drugie... Rząd nie przewidywał żadnych poprawek do budżetu i koniec. No zgadza się, dlatego jest przecież lista do głosowania, jest program głosowania, jest każda poprawka omówiona, jest wyraźnie napisane. Dwa razy było wyraźnie napisane Kołobrzeg, bo była poprawa dostępności do portu Kołobrzeg, drogą lądową i kolejową. No ale co, i po, tak co zwane... po głosowaniu? Dziękuję ci Czesław, że mi zrobiłeś taką przyjemność na święta. Panie doktorze, tu trudno w ogóle dyskutować jakby w tym... No przecież znacie się razem, jesteście do tego, że panie doktorze, ja pamiętam antywzorce, antywartości poprzednich, jakby poprzednika i dla mnie tamte to były no, nie z tej ziemi po prostu zagrania, natomiast tutaj pan poseł Marek Hok wykazuje tak pewną dozę no, zachowania, dobrego zachowania i mi trudno, panie doktorze, mówić o i krytykować tak w sposób oczywisty pana posła, dlatego że my tak w pewnych okolicznościach jakby rozumiemy swoje role jako opozycja i jako koalicja rządząca. Dlatego myślę, że tu mam tylko jakby takie zastrzeżenia i być może wnioski albo takie uwagi, że no
ta dezynwoltura taka polityczna i to lekceważenie, takie wrażenie, że my wszystko wiemy, my wszyscy jesteśmy lepsi, nam wszystko wolno, no właśnie to, co pan Jacek powiedział, obnażyło to, że tak nie powinno być i powinno się sprawować tą funkcję jakby w służbie i też być w jakiś sposób proobywatelskim, ale też prospołeczne działania, a nie tylko trochę się... W poprzedniej kadencji, kiedy PiS był przy władzy, koledzy z Platformy robili podobne numery posłowi Hocowi. Ja pamiętam takie głosowanie. To były numery dramatyczne. Pamiętam takie głosowanie, gdzie poseł Hoc się wstrzymał od głosu wbrew całemu swojemu klubowi, bo mieli dyscyplinę, to też go tutaj końmi rozciągnęli. Ale wstrzymałem się wtedy właśnie. Ja pamiętam. I przyszedłem do przewodniczącego, powiedziałem, że kładę na stół tutaj pewną sumę pieniędzy, bo to jest tak, że się karę płaci i ja zachowuję się tak, jak powinienem się zachować. Ten temat jest istotny jeszcze z innego punktu widzenia, bo poseł Hoc chciał zabukować w budżecie państwa pieniądze na trzeci etap dojazdu do portu. I teraz pytanie brzmi, co z tym dojazdem do portu jest, szczególnie z tym trzecim etapem. Wiem, że urzędnicy specjalnie opóźniają pracę nad projektem na tę drogę, ponieważ ten projekt zgodnie z umową musiałby się zakończyć pozwoleniem na budowę. Pozwolenie na budowę to jest jednocześnie uruchomienie procedury podziału geodezyjnego i wywłaszczania po kolei wszystkich, którzy tam po drodze mają swoje nieruchomości. Przy czym nie jest ich tak dużo wbrew pozorom. Ja tam co najmniej 2 czy 3 osoby po drodze. Główny widzę. Budynek jest, jak się wyjeżdża na wprost z obwodnicy. To mówimy jeszcze tutaj po tej stronie Parsenty. Ja mówię o tej dalszej części, tam jest więcej tego terenu. I należałoby sobie zadać pytanie, czy ten trzeci etap dojazdu do portu w ogóle będzie zrobiony. A jeżeli nie, to po co my wydajemy chyba już 3 miliony na projekt? To jest istotne, bo to, co zrobił poseł Hoc, tak naprawdę obnażyło pewien problem, z którym my się zderzamy. My już wiemy, że z tym trzecim etapem dojazdu do portu są problemy. Raz mieliśmy robić to my, przejedliśmy pieniądze na drugi etap z tego trzeciego. Potem okazało się, że miała to robić generalna dyrekcja, która na dziś nic nie wie na ten temat. Cały czas miasto brnie i przygotowuje projekt. Teraz dowiadujemy się, że ten projekt nie będzie kosztem kwalifikowanym, jeżeli chodzi o budowę tego trzeciego dojazdu do portu, czyli te 3 miliony, zakładam, że to jest około 3 milionów na dziś, tak naprawdę obciąża mieszkańców miasta, gdzie w innych przypadkach akurat koszt projektu może być kosztem kwalifikowanym. Więc tutaj jest wszystko postawione na głowie. I proszę zwrócić uwagę, to trzeba podkreślić, tą nieudolność tej władzy. Proszę zwrócić uwagę, 1 700 000 zwracamy za pierwszy etap. Za drugi etap zwracamy 2 700 000 i potem się okazuje, że dostaliśmy 6 milionów złotych za te prace, które były na... 8 milionów, ale niektórzy już mówią, że 6, no bo już nie wiem, 8 jest oficjalnie, czy już nieoficjalnie 6. I teraz proszę zwrócić uwagę, że to, co mówił Jacek, 3 miliony już praktycznie poszło w plecy, bo w 2008 roku mieliśmy dokumentację projektową. Już 2013 rok, więc 5 lat już ta dokumentacja. Praktycznie poszło w plecy, tym bardziej, że 120 milionów złotych inwestor, czyli Urząd Miasta, ma wydać na trzeci etap, który tak by naprawdę wieńczy dopiero to, co wykonaliśmy, albo to, co chcemy wykonać. A więc ta nieudolność, ta niefrasobliwość i to cały czas hasło, że dynamiczny, skuteczny prezydent działa, on załatwi, on pojedzie i ja się cieszę, no to zaczyna być nie tylko infantylne, ale zaczyna być to już irytujące. Jak może społeczeństwo w Kołobrzegu no, nabierać się na takie tanie chwyty i dawać jakby jakąkolwiek dozę zaufania, no, takiemu nieudolnemu, infantylnemu zarządzaniu. Tutaj trzeba jeszcze inaczej na to spojrzeć. Jeżeli była obrana ścieżka, dobra ścieżka, która dawała możliwość finansowania tego z środków zewnętrznych, to trzeba było tą ścieżką iść, a nie ją zmieniać w pewnym momencie. Dlatego, że był taki moment, kiedy już pisaliśmy do Ministerstwa Transportu pismo, że my rezygnujemy z tego trzeciego etapu, bo ma ktoś inny go budować, to było gdzieś tam skreślane, potem ktoś tam stawał na głowie, żeby z powrotem to przywrócić, tych inwestycji rezerwowych. W tej chwili mamy taką sytuację, że tak naprawdę nie wiemy, co z tym będzie. A najgorsze, że koszt ponoszą mieszkańcy. Mhm. I to jest przykład jak z ław sejmowych, dzięki zabiegowi takiemu, jakbyśmy to powiedzieli, no chytremu racjonalnemu zagraniu, został obnażony mechanizm no, dosyć przykry. Ale wróćmy do dużej polityki i ocena wystąpień z okazji 13 grudnia.
Bardzo proszę, poseł Czesław Hoc, zdaje się, składał kwiaty osobiście pod pomnikiem Piłsudskiego, tak? Nie, Reagana, Ronalda Reagana. Aha, tam. A pod Piłsudskim to był to już wtedy końcówka, tam kawalerowie krzyż, Orła Białego składali kwiaty i pan prezes. No dobrze, i padły mocne słowa. Mnie dziwi jedna rzecz, bo te mocne słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące głównie Polski zniewolonej, że krótko mówiąc, nie wiem, czy Jacek Woźniak to zarejestrował. Obiło mi się uszy. Tak, ale była ciekawa sytuacja, bo to zostało powiedziane w relacji bezpośredniej w telewizji Trwam, a cytowały to wszystkie media i później już nie widziałem nigdzie tego odbicia, natomiast wszyscy się do tego ustosunkowywali, chociaż materiału źródłowego nikt nie widział, bo no chyba, że ktoś oglądał telewizję Trwam. Widziałeś, Jacek, osobiście wystąpienie prezesa? Nie, ja już potem tylko komentarze tego śledziłem. Właśnie, i to jest właśnie ciekawe, ale właśnie... Komentarz do komentarzy w takim razie będzie twój. Znaczy, ja mogę to skomentować w ten sposób. Jeżeli szef największej partii opozycyjnej w parlamencie gdzieś jest i wszyscy wiedzą, że on może powiedzieć coś ważnego, bo to, co powiedział, było ważne. Z mojej strony głupie, ale ważne. Nie? To ja się dziwię, że media ogólnokrajowe tego nie śledziły, bo powinny były. I okazuje się, że jakaś stacja niszowa to zarejestrowała, a potem wszyscy komentowali. Nie niszowa. Telewizja Trwam w tej chwili w statystykach przegoniła TVP1. Nieprawda. No jak? No czytałem wirtualne media, raporty Krajowej Rady, które odnotowują ilość cytowań. No to są statystyki. Mhm. No dobrze, nie spierajmy się. No, mniejsza z tym, no w każdym razie nie niszowa, no, ale... W ocenie Jacka jest niszowa. Znaczy w mojej ocenie, ja doceniam odbiorców tej stacji. Dobrze, ale wróćmy do tego, tego sformułowania, czy Polska jest zniewolona, bo znamy komentarze do tego, co powiedział prezes Kaczyński, czyli on... Znaczy komentarze były częściej cytowane niż samo źródło. Więc no, ciężko się odnieść, ale jak to właśnie odbierasz? Na czym to twoje oburzenie polega? Znaczy, ja się nie oburzam, po prostu prezes powiedział to, co powiedział. Ja nie uważam, żeby Polska była zniewolona. Z kolei uważam, że premier naszego rządu jest pogubiony i po prostu gubi się w tym, co się wokół niego dzieje, co pozwala prezesowi Kaczyńskiemu na formułowanie tego typu słów. I ja się nie dziwię, że ta retoryka będzie się jeszcze bardziej zaostrzała, im bardziej będzie zagubiony premier naszego rządu. Wcale mu w tym prezydent nie pomaga. Mm-hmm. A sam poseł Czesław Hoc, jak pan ocenia? No, oczywiście trzeba dość racjonalnie i w miarę obiektywnie rejestrować. Ale czuje się pan, że żyjemy dalej pod zaborami? To proszę zwrócić i zwrócić uwagę na fakty, wyciągnąć z tego wnioski. No. Proszę zwrócić uwagę, gazoport, nie, ja rozumiem, a więc niezależność energetyczna, gazoport. Tutaj ściskamy się, a gazoport budujemy za plecami Rosja z Niemcami, tak? Proszę zwrócić stocznie, więc tutaj nie pozwalają nam pomocy publicznej, gdyż w czasie Francja i Niemcy sobie rozbudowują. Proszę zwrócić uwagę na katastrofę smoleńską, jakie są relacje między Polską i Rosją. Czy nie ma prawa opozycja i część, albo wielu ludzi pomyśli sobie, no prezes, że jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od mocarstw, że jesteśmy, nie jesteśmy jakby gospodarzami swoim własnym kraju. Przecież no Polska to jest potężny, dumny kraj. Poseł Niesiołowski, no przecież odpowiedział w sposób straszliwy, bo odczytał to chcąc czy nie chcąc, bo dla inteligentnego człowieka wiadomo było, że chodzi o zniewolenie ekonomiczne, a nie o zaborcę, który no to stoi. To chyba jasne, tak? Ale odpowiedź była... No była właśnie taka, jakby Polska nadal była pod zaborami. Jeśli coś tam, jakiekolwiek żądania mamy, no to jest embargo na granicy rosyjskiej, mięso, Jacek, warzywa czy i tak dalej. Poseł Niesiołowski to jest taki Macierewicz Platformy Obywatelskiej, więc ja z dużą dozą ostrożności podchodzę do tego, co on mówi, bo czasami mówi takie rzeczy, że ręce opadają. Z kolei, jeżeli chodzi o uzależnienie, to ekonomiczne. No, trudno nie odnosić takiego wrażenia i ja nie dziwię się, że akurat prezes Kaczyński i ta część Polski, która stanowi elektorat Prawa i Sprawiedliwości, w ten sposób mówi, ponieważ nasz rząd tak naprawdę nie robi nic, żeby dać wyraz temu, że takiego zniewolenia ekonomicznego nie ma. Proszę posłuchać, o czym mówili politycy lewicy na kongresie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tam bardzo wyraźnie liderzy wskazywali, w którym kierunku należałoby pójść.
Przykład. Jeżeli największa lewicowa partia w Polsce rekomenduje na funkcję szefa Komisji Europejskiej polityka z Niemiec, ale reprezentanta Partii Europejskich Socjalistów, i odpowiedź premiera Tuska jest taka, że on w Platformie Obywatelskiej widzi co najmniej 5 osób, które mogłyby pełnić te funkcje, to znaczy, że facet jest oderwany od rzeczywistości. I jeżeli premier gubi się w tym, bo faktycznie ja podzielam pogląd, że premier i Platforma bardziej zajmuje się Platformą Obywatelską niż Polską. Jeżeli premier się w tym gubi... I PiS-em, no zostawmy już PiS. Ale zajmują się bardziej sobą niż Polską, no to trudno nie odnieść wrażenia, że ta Polska może być zniewolona, chociaż ja wcale nie czuję się zniewolony. To ja mam zniewolenie... konkretny przykład z naszego podwórka. Rybołówstwo bałtyckie. W 2007 roku jest słynne rozporządzenie Komisji Europejskiej 804 zakazujące połowów dorsza na Bałtyku, bo rzekomo przełowiliśmy kwotę połowową. I co się okazuje? My, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie zaskarżamy to do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo mówimy, że absolutnie nie przełowiliśmy tej żadnej kwoty połowowej, a wręcz przeciwnie, mamy jeszcze niedołowienia. I co my tracimy władzę, przyjmuje Platforma Obywatelska. I co robi w grudniu 2007 roku? Pośpiesznie wycofuje z ETS-u skargę polskiego rządu, mimo to, że wie, że nie było przełowienia. Mało tego, mamy dowody na to. Oto jest notatka, oficjalna notatka dyrektora Departamentu Rybołówstwa do sekretarza stanu Plockiego i tam on napisał, że nie ma żadnego przełowienia, bo raporty wskazują, że nie ma żadnego przełowienia, ale w takim razie proszę o zezwolenie na ręczne napisanie notatki, że jakoby Polska przełowiła 8 tysięcy ton. I jest decyzja, akceptuję tą. No to co to jest? Co to jest? Poddaństwo? To jest zniewolenie? Tylko, że wtedy chodziło o coś innego. No, ale co to jest? Co to znaczy, znaczy, że polskiego rybaka trzeba utopić? Ja się zgadzam, że wtedy oszukano Polaków, nie? Tylko, że ja pamiętam, no, ale że... dlaczego Polacy potem sami poddają się? Ja pamiętam. Chcą oszukać. Mało tego, ale jeszcze jedno. I potem... dramatyczną konsekwencją tego, bo jeszcze gdyby się dalej oszukać, gdyby się poddali na kolanach i tam zaczęli płakać, to już jeszcze można by było zrozumieć, ale potem oni się mszczą na tych 70 rybakach, którzy 600 ton złowili i nałożyli im karę 6 milionów złotych, z odsetkami to jest 11 milionów złotych na 70 polskich rybaków, którzy legalnie połowiali wtedy dorsza. No to co to jest? To nie jest zniewolenie? Tylko to trzeba... Co to jest, sabotaż? Czy to jest zemsta polityczna? Czy to jest, no nie wiem, jak to nazwać. No to jest po prostu no draństwo, no do potęgi entej, żeby własnego polskiego rybaka polska administracja rządowa tak upodliła. Ja się z tym zgadzam, ja nie chcę z tym polemizować, ponieważ podzielam ten pogląd. To są fakty. Zresztą że ja pamiętam, podam to do prokuratury i następny będzie. Tylko, że ja pamiętam, dlaczego wtedy to zrobiono. Zrobiono to wtedy dlatego, że rząd Platformy Obywatelskiej, Prawa i Polskiego Stronnictwa Ludowego uznał, że w tym obszarze należy odpuścić, a z kolei po stronie rolnictwa coś wyciągnąć. Suma summarum, nic nie osiągnięto. Nic nie osiągnięto, a zrobiono to. Z kolei, wracając jeszcze do tego zniewolenia ekonomicznego. Jeżeli, ja podzielam ten pogląd, jeżeli w Polsce obraca się gigantycznymi pieniędzmi natury spekulacyjnej, szacuje się, że miesięcznie jest to 40 miliardów złotych, to jeżeli lewica polska mówi, słuchajcie, opodatkujmy to, nawet niewielką kwotą, tam mówiono o kwocie 0,2%, co da rocznie 30 miliardów złotych, nie, to dlaczego tego nie robić? I ja się wcale nie dziwię, że ludzie zaczynają mówić o tym, że czują się zniewoleni ekonomicznie właśnie. Bo jeżeli taki spekulacyjny kapitał w Polsce na tych różnicach kursowych, procentach obligacji i tak dalej, taki kapitał się, przepraszam za kolokwializm, przewala przez polską gospodarkę, no to warto sięgnąć po te pieniądze i z tymi pieniędzmi coś zrobić. Dlaczego nie możemy opodatkować sklepów wielkopowierzchniowych? Podatkiem obrotowym. Dlaczego nie wrócimy właśnie do podatku obrotowego? I to jest w naszym programie. My pierwsze, co zrobimy, to zniesiemy emerytury, 68 rok, wprowadzimy system organizacji oświaty, który rzeczywiście wprowadzimy zdrowo, rozsądkowo, racjonalne prawo. I w końcu damy podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych i też również podatek bankowy. Także że to są pewne pieniądze i są pewne źródła, które wreszcie jakby też nie tylko
dostarczą pieniądze, ale też dostarczą pewnej dumy dla Polaków, że nie dajmy się oszukiwać. No, nie dajmy się oszukiwać, że zmieniają nazwy sobie sklepów i tak dalej i bezczelny sposób wyprowadzają potężne pieniądze za granicę. Dlaczego my, dlaczego? I jeszcze mało tego, musimy jeszcze wszystko potem utylizować, te wszystkie opakowania i tak dalej, bo jeszcze musimy w naszym kraju utylizować to, co sprowadza się za granicę. To jest ciekawostka, że największe partie opozycyjne mają niektóre punkty swoich programów na przyszłość dokładnie zbieżne. Bo i system oświaty, i PiS, i SLD, i jeszcze kilka innych mniejszych ugrupowań. To dlaczego wyszedłeś z tego SLD? Jak tak wszystko zbieżne i dobrze robimy. Jak podpiszesz ten kwit, to ciebie z PiSu wyrzucą. To porozumienie ze sobą. Ja żadnego kwitu nie podpiszę, także, ale to bardzo nie ma, to nie ma znaczenia, że możemy dalej współpracować. No. Współpracujcie, panowie. Nie, no słuchaj, bo ja bardzo racjonalnie podchodzę do tego, co się mówi w Polsce. Mówimy o dużej polityce, więc ja wyłapuję to, co mądrzy ludzie mądrego powiedzieli, jeżeli chodzi o ten mijający weekend, który był, bo tam kilka naprawdę bardzo ważnych rzeczy było powiedzianych. I ludzie powinni sięgać do tego, co było powiedziane, ponieważ to były bardzo istotne rzeczy. Ja nie ze wszystkimi poglądami się zgadzam. Ja na przykład nie jestem przekonany, czy powrót do 409 województw jest czymś, o czym marzą w tej chwili Polacy. Z kolei rozumiem, na bazie czego został ten pogląd wypracowany. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na słowa pierwsze pana prezesa i premiera Jarosława Kaczyńskiego. Sprawiedliwość. My, Polacy, oczekujemy sprawiedliwości, państwa sprawiedliwego. Zwróćcie uwagę, że powiedział też o systemie sądów polskich, o poczuciu Unii Sprawiedliwości głębokiej, a my to widzimy w biurach poselskich. Jak czują się ludzie czasami, niejednokrotnie może, no nie zawsze upodleni wy przez to widzicie wymiar, w biurach poselskich? Wymiar sprawiedliwości. A co ja mam powiedzieć, co my widzimy na dyżurach radnych? No właśnie. No, to jest dopiero to jest, dramat. To też przywrócenie tego poczucia nie tylko bezpieczeństwa zdrowotnego i tam publicznego, porządku publicznego, ale sprawiedliwości. Tej elementarnej poczucia, elementarnego poczucia sprawiedliwości. To jest bardzo ważne. Bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, że takie emocje, dwa tematy tylko zdążyłem poruszyć, zahaczyć niejako, że są takie mocne. Proszę o to, Płatek, bo to jest ostatnia audycja w tym roku, czyli proszę sobie ułamać. Czy już koniec dzisiaj? No już kończymy. A my się łamaliśmy dzisiaj. Łamaliśmy się dzisiaj, ale teraz w radio. Ja się bardzo chętnie połamię jeszcze raz. Daj mi kawałeczek z łaski swojej. Proszę bardzo. Dziękuję i proszę o życzenia opłatkowe. O życzenia opłatkowe. Zobaczymy się, usłyszymy się. Panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom Radia Kołobrzeg wiele serdeczności, wiele łas Bożych, żeby każdy dzień opatrzność Boża czuwała. Wiele wesołości również w nadchodzącym nowym roku 2014. No i przede wszystkim od lekarza to już takie bardzo wyraziste, prawdziwe zdrowia i szczęścia też, bo niektórzy uważają, że na Kursku byli wszyscy zdrowi, a zginęli, także i szczęścia, i zdrowia, ale przede wszystkim tej opatrzności Bożej, żeby te wszystkie nasze dni i teraz, i w 2014 roku były szczęśliwe, a po drugie pamiętajmy, że to są jedne z najważniejsze święta, gdzie się narodził Pan, który jest drogą, życiem i prawdą. Ja pozwolę sobie w życzeniach pomijać wątki polityczne. Chciałbym Kołobrzeżanom życzyć, żeby mieli rodzinne, spokojne święta Bożego Narodzenia, a w przyszłym roku, żeby zachowali pogodę ducha, mimo że czasy nie są lekkie. Dziękuję panom, życzę spełnienia swoich marzeń, ambicji dla dobra Polski, ojczyzny i swoich rodzin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłym roku w audycji. Mam nadzieję, że będziecie tak pilnie uczestniczyć jak w tym roku. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego Państwu przy radioodbiornikach. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy. Do usłyszenia w nowym roku. Dzięki. Duża polityka w małym mieście. Wielka polityka w mieście średniej wielkości. No dobrze, wszystko to przyjmę.